Witam Was bardzo wszystkich serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek 26 z gry Resident Evil Village. W poprzednim odcinku robiliśmy sobie formy w fabryce Heisenberga. No i co? Jesteśmy właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie zakończyliśmy sobie poprzedni odcinek. Ja tak jak zawsze, dla przypomnienia powiem o zostawieniu subskrypcji na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście mieli wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach. Zostawcie łapkę w górę, jak podoba się Wam film. I co, bez przedłużania zapraszam Was na odcinek. Okej, dobra. To jest, mamy dwie drogi. Do góry tutaj i do góry tutaj. Ale to będzie chyba jednakowa droga. Zobaczymy. Zgadza się. Okej, dobra. Dobra, tylko zobaczymy sobie, czy nie mamy tutaj nic. O, się wystraszyłem. Wszystko mamy. Bardziej są, no. Muszę przyznać. Dobra. Się wystraszyłem, bo kurde, spojrzałem się tutaj, pach jest, nie? Kurczę. Dobra, pociski wybuchowe. No, pociski wybuchowe to się przydadzą. Gdzie mam tą broń? Dobra, damy sobie ją tutaj do skrótu. Dobra, mamy 3 pociski wybuchowe i 8 pocisków błyskowych. Dobra. Okej, super. Tu już powinniśmy mieć wszystko. Tak, zgadza się. Dobrze, to idziemy sobie tutaj. Musimy sobie uderzyć tutaj. Okej. Dobra. Tu mamy następne niezbadane miejsce, ale zaraz je zbadamy. Dobra, co my tu mamy? Jakiś worek pieniążków? Jakiś lei? Dobra. Amunicji mamy naprawdę dużo, ponad 200 sztuk, to powinno nam na długi czas starczyć. Dobra. Tylko tak, ja sobie zobaczę, co mamy tutaj. Jest troszeczkę rozległy teren, z tego co tutaj widzę. Co to jest? No nieważne. Coś to jest. No po co to tutaj stoi? Dobra. No idę tutaj gdzieś do góry. Nie. Pójdziemy sobie tutaj. Co tutaj się świeci? Tam mamy skrzyneczkę, widzicie? Tutaj w tym miejscu. Dobra. Mamy minę. I... jejku. Amunicja do karabinu snajperskiego. Jest tego bardzo dużo. No, ale coś tu mamy. Coś tu mamy jeszcze. No,
Coś tu mamy jeszcze. Tylko co? No jak się to wchodzi do góry? Powiedzcie, po co to jest? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, no. Coś tu nie jest niewzięte znów, no. Mina. Ale jeszcze coś. Okej, okay. Dobra. Dobra, musimy iść do góry. Bo może u góry coś będzie i nam się to nie pokaże, że jest przeszukane. Dobra, wchodzimy sobie do góry, bo to jest ten sam prawie poziom tutaj z tej strony. Tam jest jakaś szafeczka. Ojejajaj. Duże kryształowe mechaniczne serce. Nie wiem, czy bym dubeltówką to dał radę zrobić, a już nie mówiąc o pistolecie. Skubany w tym był tutaj, no. Ciekawe. Amunicja do strzelby. O, domyślili się, żeby mi dać do strzelby. Bo jak na razie to dostawałem tylko do karabinu snajperskiego. Dobra, zaskoczę sobie tutaj. Nie, no tutaj nieodhaczone jest. Kurczę, co tutaj jest? Coś tu musi być na rzeczy. Albo to. To tutaj, bo to jest na dolnym poziomie. Jak tu się wchodzi? Czy z góry? Okej. Okay. Zobaczę to później. Dobra. Nie przedłużam. Lecimy do góry. Otworzyć tam te drzwi. Okej, okay, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdzie ja jestem? No gdzieś jestem, gdzie byłem. Dobra. Dobra. Zanim wejdę tam, to nacisnę. I przejdę tam. Przepraszam bardzo. I przejdę tutaj prosto, to zejdę na dół. Okej, dobra.
Tylko powiedzcie mi, jak się tam we, jak się, jak tam wejść, gdzie jest, gdzie są te pieniążki? Bo tego to nie mam pojęcia, jak tam wejść. Wiecie, tutaj, ja wam zaraz pokażę. Kurczę, coś mi na gardle siedzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. To, dobra. Może z tej strony to? Widzicie, to jest tutaj. No jak tam wejść? Aha, pewnie on się obudzi i rozwali tą bramę. Jedno przychodzi mi tylko do głowy, bo z góry nie da się tu wejść. Z góry się nie da tu wejść, bo nie widzę żadnego wejścia. Dobra. Na pewno później. O, tam jest. O, widzicie? Kurczę, nie strzeliłem i. No, proszę. O, żółty parc. I chyba to na dole. I chyba to na dole też jest zbadane. Wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj pójdę i zobaczę. Jak to tam wygląda? Bo górę mamy zrobioną. Ale tak, ale chyba nie. To nie będzie zrobione, bo to było na górze. No. Dokładnie. To było na górze, także. Dobra, idziemy tutaj. Co nas tutaj będzie czekać, to zaraz się dowiemy. Proch strzelniczy. Amunicja do strzelby. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie, ale ja sobie jeszcze wytworzę. Dobra, mamy 22. Dobra. Ach. Dobra, pociski. Wybuchowe mamy. Dobra. Chodzimy tu. Tu jest troszeczkę ciasno i nieładnie. Radę. Jeden ten, co jest potężniejszy, ma z tyłu to czerwone, a ten, a te mniejsze, mniej wymagające, mają z przodu. No i takie buty, no. Nie, tutaj trzeba z tym iść raczej. Mamy następne przejście. Dobra, i następne drzwi. Pięknie.
No to będzie nas gonił, tak? Dobra, spadamy stąd. Co tu? Właśnie, ty kolego, jesteś mi potrzebny, akurat w tym momencie. I've expanded my services. Please, come take a look. Dobra. Teraz tak. Nie wiem, czy najpierw posprzedawać i robić wszystko, czy najpierw zapisać. Nie, najpierw zapiszę, bo jak wypadnę. Skraszuje mi się gra, wypadnie do pulpitu, to będzie klops. Dobra. Welcome. Dobra. Żółty kwarc. Polikryształowa czaszka. Kryształowe mechaniczne serce, duże kryształowe mechaniczne serce, mechaniczna część, tego nie będę sprzedawał, bo to można coś ulepszyć. Dobra. Okej. Ktoś mi tutaj powiedział w komentarzu, że można zostawiać u hrabiego mięso i ryby i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zaraz to zobaczę. Dobra. Na przykład to. Ah, thank you. Tak. Tu mam 0. Tu mam 9. Tu mam 0. Tu mam ukończone, tu mam ukończone. Aha. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Mięso. Mamy 3 mięsa. No po co będziemy sprzedawać? No to jest 3600. Nic nam to nie da. Dobra. Okej, okay, rusznikarnia. Tu będziemy mieć. Tu jest bardzo drogo. Nawet bardzo, bardzo drogo. Że do trzeciego poziomu siła ognia jest 79 tysięcy. Jest masakra po prostu. Okej. Pay me no mind. Amunicja do pistoletu. Amunicja do strzelby raczej by mi się przydała, powiem wam. No ale cóż, nie ma. Okej. Okay. Ja też dziękuję. Okej, okay, dobra. No to nam się tutaj zmniejszył ekwipunek. Dziękuję bardzo, że napisałeś w komentarzu, że można zostawiać mięso u hrabiego. Bo tym sposobem mamy więcej miejsca w ekwipunku. Nie, tu. Dobra. Dodamy sobie tutaj. A to gdzie damy? Tu. Dobra, możemy sobie dać jeszcze tą amunicję tutaj, gdzie mamy to 30 do pistoletu, dać tutaj. No i mamy naprawdę dużo miejsca w ekwipunku, bardzo. Na jakąś dodatkową broń albo coś tutaj zmienimy sobie to nie na piąty, tylko na poziom. O, dobra. Pięknie, pięknie nam to teraz się prezentuje. Dobra, my sobie teraz zapiszemy jeszcze raz. I dobra. Lecimy teraz tutaj. Tu już nic nie mamy. Okej, okay, lecimy do góry. Co nas tu będzie czekało? Jak macie jakieś pytania albo jakieś wskazówki, co można by było kupić, co można by było zrobić, to proszę mi pisać w komentarzach. Dobrze, co tam jest? Mamy jakieś światełka, ale to chyba nie ma nic wspólnego z grą na razie. Dobra. Got a long way to go.
Długa droga przede mną, o tak. Długa droga przed tobą. Dobra. 10 nam powinno na początek starczyć. Mamy 20 naboi do strzelby. Ale mamy prawie... Tu mamy 185. A tu mamy 31. Bo wy tego nie widzicie, bo tutaj zasłania. Dobra, a tu mamy tak. 2 wybuchowe i 8 błyskowych. Dobra, idziemy. Wiecie co, pomimo tego, że gra pokazuje mi tutaj, że jest szukanie zakończone, no to ja i tak sprawdzam, bo gra się może zawsze pomylić. Tu mamy jakieś drzwi, ale się chyba nie dostaniemy. Gra się może pomylić i możemy mieć coś, na przykład dajmy na to na suficie. Okej. Okay. Nie zaszkodzi sprawdzić, prawda? Widzicie. Ja mam tutaj... Ja wejdę tu. A nie. Dobrze. Bo myślałem, że jak jestem tutaj, ta skrzynka jest tutaj, ale nie. Dobra. Dobra, amunicja do strzelby. O, jak ładnie. No, tu już się musimy porządnie rozejrzeć. Bo jak gdzieś spadniemy albo coś, no to już się raczej nie dostaniemy. Ale ich jest masakra. Zobaczcie. Zobaczcie, co to się w ogóle tutaj wyprawia. Nie za ciekawie, nie? Nie za ciekawie. She's long lost all her humanity. I must destroy her. I don't give a shit about your family drama. Nie wiem, to będziemy mieć jeszcze dwóch bossów. Matkę Mirandę i Heisenberga, czy bo ja już nie wiem. Powiedzcie mi w komentarzu. No, śpi, śpi. Strzelniczy. Zioło. Bomba rurowa. O, pięknie. Nie mamy tutaj skarbu jakiegoś? Muszę się tutaj troszeczkę rozejrzeć, bo ładny teren, żeby coś wisiało. Ale chyba nic nie ma, dobra. Idziemy tutaj do przodu. Chemikalia, 1300 lejek, duży kryształ, polikryształowa czaszka, bombar, nie, wytrych. O, wytrych mamy. Gdzieś tam był potrzebny wytrych. Gdzieś nam potrzebny był wytrych, pamiętam.
No. No i znów mamy tą samą sytuację. Bo jak ja tu wejdę, to jest już inny obszar. Znów coś przegapiłem. Ojej, no. Tu takie fajne miejsce jest. A ciężko, powiem wam bardzo, że jest ciężko tak wszystko zrobić. Wszystko zrobić na 100%, jeszcze rozmawiać. Jeszcze jak są wrogowie i tak i w ogóle, nie? No jest ciężko troszeczkę. Powinno być to na kawałki zrobione, bo to jest za duży obszar, żeby eksplorować. Dobra, no to zaczniemy. Zacznijmy jeszcze raz. Zacznijmy jeszcze raz pomału. No, okaże się, że tam było coś, nie? A ja tu chodzę. Ale nie mam pojęcia, co nie zebrałem. Dobra, tutaj patrzyłem. Aha, widzicie, chyba już widzę. Klatka jest jakaś. Pociski wybuchowe, ale to jest nie wszystko. To jest nie wszystko, moi drodzy. Dobra, to można zamknąć. No i coś tutaj jeszcze jest. Coś jest ciężko ukryte. Bo mnie się wydaje, że jak ja tu wejdę, to jest coś innego już. Tak. To jest co innego już. No. Ale cóż tu będzie, no? Help me. Dobra, zamknij to. No to już raczej w tej szafce nic nie będzie. Nie mam pojęcia, powiem wam. Nie mam pojęcia, co by to było.
No, jakieś zioło będzie leżeć na ziemi i będzie i jest tyle kłopotu, nie? Przecież wszystkich zabiłem. Tam klatka była, no to myślałem, że to już będzie, że to już będzie koniec. Nie, no jestem na 95% przekonany, że jest coś na suficie, nie? Bo na ziemi już niczego nie ma. Na suficie już niczego nie ma. Ale mamy zagadkę, no. Dobra. No tutaj to już nie ma nic raczej. Nie. Tu nie. Jeszcze raz zobaczymy. Jeszcze raz muszę zobaczyć tak powoli. No tutaj nic nie ma, no tutaj jest ciemno. No tu nic nie ma. Dobra. Chodzimy tutaj. Wiecie, jakiś kryształ będzie i będzie i będzie nam to tak pokazywać. Będzie nam niestety tak pokazywać. O jedną małą znajdźkę, nie? Tutaj coś razi mnie i zarazem oślepia. Tego się nie da otworzyć. Tego się nie da otworzyć. Ale aż tak by było schowane coś. Nie chce mi się troszeczkę wierzyć w to, no ale z drugiej strony patrząc na to wszystko, no to jest coś jednak do zebrania, no bo widzicie, no mamy ten obszar na takim kolorze, na jakim jest, nie? Trochę czasu nam to zabrało. I zabierze jeszcze. Ale kiedyś miałem chyba tutaj w tej serii tak, że było coś po prostu na ziemi. Na ziemi leżało jakieś zioło i było po prostu cały czas właśnie do szukania. Obszukałem, podszedłem tak jak teraz, cyk, wziąłem. Wszystko wróciło, nie? I tak jest właśnie teraz w tym przypadku, nie? Będzie po prostu jakiś kryształ wisiał na górze. No i po prostu będzie nieprzeszukane. Coś jest, ale to chyba tekstura. Tak, to jest tekstura. Już myślałem, miałem właśnie powiedzieć o kurczę, już mamy. Nie.
No niestety, nie. Wiecie co, no nie mam pomysłu. Proszę, no. Kurczę, no. Mówiłem, że coś jest. Fragment kryształu był. I tyle widzicie szukania. No ale co, no jak na 100% to na 100%, prawda? Jak na 100% to na 100% grajmy. Dobra, chyba musimy zejść na dół. Nie mamy innego wyjścia, nie chce mi się, powiem wam, drabiną schodzić, bo jest za długo. Okej, dobra, no tutaj to musimy użyć bomby rurowej. Cyk. Dobra, ja sobie teraz przełączę na nasz granatnik. O, proszę, duży kryształ, wywianit, żółty kwarc, duży kryształ. No, opłacało się tutaj wejść. Okej, dobra. Idziemy dalej. Szyb rozdrabniacza. Wiecie co, mamy 37 minutę filmu. Ja się niestety będę musiał wrócić, bo już tak raz zrobiłem na odcinku, ponieważ nie zapisałem gry i musiałem przechodzić tam, gdzie był zamek Dimitrescu. Musiałem po prostu przejść bardzo dużo, żeby wam zacząć w tym samym momencie, w którym skończyłem. Dlatego zapiszemy sobie stan gry. Pójdziemy. Dobra. Tutaj. Leć szybko. Okej, dobra. A ja wam po prostu zacznę następny odcinek tam, gdzie mamy szyb rozdrabniacza. Także nic nie tracicie, tylko ja po prostu idę sobie zapisać. I automatycznie posprzedajemy te kryształy, które są nam niepotrzebne. Okej, dobra. Welcome. Okej, dobra. Fragment kryształu, duży kryształ, wiwianit, żółty kwarc, polikryształowa czaszka. I to by było wszystko. Tak, to jest wszystko. Okej, dobra. Aha, jeszcze chciałem wam... Chciałem wam jeszcze coś tutaj pokazać. No chodź, no daj no. Welcome, Ethan. Witam. Okej, dobra. Tutaj mamy jakiś potężny, automatyczny pistolet maszynowy zdolny do jeszcze większej siły rażenia po modyfikacjach. Tylko on kosztuje 120 tysięcy. Powiedzcie mi w komentarzu, czy warto go kupować, czy nie. To będę wiedział. Okej, dobra. A tym samym zapisujemy nasz stan gry i ja was żegnam. Miałem jeszcze powiedzieć, że zaczniemy sobie nasz odcinek następny. Nie wiem, czy to będzie pokazane. Zaraz zobaczę. 1 F, B1, B2 nie pokazane. Dobra. Ja jak następny odcinek zrobię, to będę w tym miejscu tutaj, gdzie jest właśnie w tym miejscu, gdzie mam teraz zaznaczone. Także ja się z wami żegnam. Ja przypomnę o zostawieniu subskrypcji na kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście mieli wszystkie powiadomienia o moich najnowszych filmach. Zostawcie łapeczkę w górę, jak podoba się wam film. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.